Cześć, witam Cię na kanale A to Ciekawe. Po dzisiejszym materiale Twoje życie już nigdy nie będzie takie jak przedtem, więc dobrze przemyśl, czy chcesz to zobaczyć. Tak? No to zaczynamy. Kiedy Twoje dziecko lub młodsze rodzeństwo zaczyna skakać po ścianach i nurkować w kiblu, pierwsze co robisz, to łapiesz się za kieszeń, czy nie wypadła Ci weekendowa porcja mety na imprezę, albo zwalasz wszystko na nadmiar cukru. Cukrowy szał? Jak to mówi znany polski filozof, nic bardziej mylnego. Bo choć lata tradycji mówią, że to prawda, to nauka temu przeczy. W skrócie, po serii badań naukowych, które rozpoczęły się w 1973 roku, naukowcy dopatrywali się bliskości działań cukru do przyczyn ADHD. Produkcja większej ilości insuliny, która obniża liczbę neutralnych aminokwasów we krwi, takich jak fenyloalanina i tyrozyna. Te szczególne aminokwasy są ważne, ponieważ są prekursorami dopaminy i norepinefryny, które odgrywają dużą rolę w ADHD, gdy ich poziomy są zbyt niskie. W 1982 roku Narodowy Instytut Zdrowia ogłosił jednak, że nie udowodniono naukowo żadnego związku między cukrem a nadpobudliwością. Dlaczego zatem ten mit wciąż trwa? Eksperymenty pokazały, że rodzice, którzy wierzą w związek między cukrem i nadpobudliwością, widzą to, co chcą zobaczyć. Główną przyczyną jest to, że dzieci są bardziej podekscytowane wydarzeniami takimi jak urodziny i imprezy na Halloween, gdzie zwykle podaje się słodycze. Ludzie zwyczajnie mylą bliskość z kolerancją, chociaż bardziej niż dieta jest po prostu winne środowisko. Na pewno słyszałeś o tym, że Wielki Mur Chiński jest jedynym stworzonym przez człowieka obiektem widocznym z kosmosu. Pomijając fakt, że stwierdzenie z kosmosu nie odnosi się do konkretnej odległości od Ziemi, to jest to zwyczajnie mit, który narodził się w XVIII wieku w 1932 roku. Spopularyzował go podróżnik Richard Halliburton w II Księdze Cudów. Jeśli jednak uznamy, że z kosmosu oznacza niską orbitę Ziemi, taką jak ta, którą podróżował prom kosmiczny około 160 do 350 mil ponad Ziemią, twierdzenie o Wielkim Murze zawodzi dwukrotnie. Przede wszystkim nie jest to jedyny obiekt widoczny z tej odległości. Archiwum fotograficzne NASA pokazuje, że zdjęcia zrobione z niskiej orbity ujawniają inne konstrukcje zbudowane przez człowieka, takie jak autostrady, lotniska, mosty, tamy i elementy Centrum Kosmicznego Kennedy'ego. Po drugie, mimo że inne obiekty są widoczne z tej odległości, zdaniem astronauty, Wielki Mur zobaczymy tylko wtedy, gdy w tej plamce będziemy chcieli go dopatrzyć. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że nasz Jezus ze Świebodzina jest takim samym osiągnięciem jak Mur Chiński. Jest całkiem duży i też nie jest widoczny z kosmosu. Jeśli zabierzesz piskle od matki i włożysz je z powrotem do gniazda, matka je odrzuci, a ojciec zje na obiad. Tego typu stwierdzenia mogłeś zapewne słyszeć od rodziców, a być może nawet od nauczycielki biologii, jeśli chodziłeś do tej samej szkoły co ja. Jak się okazuje, jedynym czynnikiem, który powinien zdecydować o tym, czy chcesz podnieść piskle, jest to, czy faktycznie chcesz mu pomóc lub pogłaskać, czy chcesz zrobić z niego rosół. Rosół z piskląt nie jest dobry, ale żarty żartami, jeśli widzisz, że jakieś piskle wypadło z gniazda, możesz mu uratować życie, wrzucając go tam z powrotem i nie martw się, ptaki nie rozpoznają swoich młodych po zapachu. Pani z biologii była zwykłą sadystką. Ale tak wracając jeszcze do tej sadystki, na pewno mówiła Ci także o tym, że każda część Twojego języka jest odpowiedzialna za odczuwanie innego smaku, prawda? To także gówno prawda. Język jest w stanie rozpoznać każdy smak całą swoją powierzchnią. Co więcej, poza czterema podstawowymi smakami, takim jak gorzki, kwaśny, słony i słodki, rozpoznajemy także smak umami. Ale czym właściwie jest to umami? Ciężko powiedzieć dokładnie. Jedni mówią o nim jako o smaku mięsnym. Możemy też spotkać się z określeniami takimi jak smak rosołowy albo bulionowy. Czasami mówi się o nim po prostu intensywny lub wyśmienity. A czy o tym smaku uczą już w polskich szkołach? Jeśli wiesz, napisz koniecznie w komentarzu. Czy ta pani mówiła Wam jeszcze o tym, że kameleony zmieniają kolor, aby wtopić się w otoczenie? Jasne, że tak. A może jeszcze Wam mówiła, że Ziemia jest płaska? Otóż kameleony zmieniają swój kolor, aby pokazać swój nastrój, zmieniają go również w określonym terytorium oraz oznajmując wszem i wobec okres godowy. Coś jak od niedawna Grażyny i Haliny, łasę na 500+. Odczepmy się jednak od naszej wspólnej biolożki i przejdźmy do tematów damsko-męskich. Istnieje przekonanie, że pomarańcza otrzymała swoją nazwę za sprawą pomarańczowego koloru. Jak się jednak okazuje, było kompletnie odwrotnie. Jeszcze w XV wieku kolor pomarańczowy był po prostu czerwonym. Czyli tak, moje drogie, już wiecie, dlaczego wasi chłopcy nie rozumieją, kiedy chcecie, aby podali wam kanarkowo-karmazynową torebkę. Mężczyźni po prostu zatrzymali się w rozwoju kilkaset lat temu.
Pingwiny powszechnie uznawane są za wzór do naśladowania dla ludzi przez swoją monogamiczność. Istnieje przekonanie, że jak pingwiny się raz ze sobą raz powiedzą sobie tak, to już zostają parą do końca życia. Okazuje się jednak, że to takie same zdziry jak ludzie. Są monogamiczne wyłącznie przez jeden okres godowy, później alimenty, 500+ i wiadomo. A teraz, żeby było nieco kontrowersyjnie, przejdźmy jeszcze na sprawy religijne. Wiecie, że Biblia nigdy nie mówiła o tym, że zakazany owoc to jabłko? Tutaj cytat. I wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią. A on zjadł. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. I na koniec standardowo żarcik. Gościu budzi się rano obok brzydkiej dziewczyny i zagaja. Pewnie umierasz z głodu, może miałabyś ochotę wyjść na miasto na jakiś lunch? Bardzo chętnie, kochanie. Cudownie, to zamknij za sobą drzwi, bo nie chce mi się stawać. Pomysłem na zakończenie nieudanej imprezy was zostawię. Jeśli żarcik się nie spodobał, to napisz swój cwaniaku, a być może pojawi się w kolejnym odcinku wraz z twoim nickiem. Nie zapomnij także zasubskrybować tego kanału po więcej ciekawostek i sprawdź nasze inne filmy. Między innymi cała prawda o islamie, który był tak kontrowersyjny, że YouTube zablokował go zaraz po publikacji, ale udało nam się od tego odwołać. Cześć!